Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa ma nowe laboratoria na miarę XXI wieku. Otwarto Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Dzisiaj w 61. roku działania Wydziału oddajemy przepiękny obiekt, który został znakomicie wyposażony w najbardziej nowoczesną aparaturę badawczą, jaka występuje przynajmniej w tej części Europy, a myślę, że wiodące ośrodki światowe nie mają lepszej aparatury. Inwestycja kosztowała 27 milionów złotych, z czego koszt robót budowlanych wyniósł prawie 14 milionów, a wyposażenie ponad 13 milionów złotych. To Centrum Akwakultury będzie służyło przede wszystkim dydaktyce, ponieważ w uczelni każdej dydaktyka jest wówczas na odpowiednim poziomie, kiedy są prowadzone jednocześnie badania naukowe, stąd tu obecność laboratorium. Ale celem głównym jest kształcenie studentów. To jest sytuacja wyjątkowa akwakultury, dlatego że bardzo niewiele instytucji naukowych się w Polsce tą dziedziną nauki w ogóle zajmuje. Nieliczne nawet są w Europie, stąd zainteresowanie, jak już zdążyłem usłyszeć od Państwa profesorów, już otrzymali zapotrzebowanie na staże naukowe z zagranicy. Z Niemiec już zapotrzebowanie wpłynęło, z Czech wpłynęło na odbycie staży, bo nie każdy się może pochwalić przede wszystkim taką aparaturą w laboratoriach. Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej to nowa przestrzeń naukowo-dydaktyczna dla pracowników, studentów i doktorantów nie tylko Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa. Mamy bardzo przestronne laboratoria i hale technologiczne, w których będą mogli realizować już takie specjalistyczne zajęcia studenci z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa, z kierunku rybactwo, z kierunku inżynieria środowiska, z kierunku ochrona środowiska, ale także te laboratoria będą służyły studentom innych wydziałów, dla których Wydział realizuje zajęcia dydaktyczne, na przykład bioinżynierii zwierząt, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Zapowiada się na to, że w nowym obiekcie będą prowadzone badania wspólnie z partnerami z zagranicy. Jest to bardzo ważny element, aby stworzyć młodym ludziom te standardy już europejskie, nie mówiąc o tym, że powinny być światowe. My już w naszym uniwersytecie czy na naszym wydziale mamy studentów z Offenburga, z Niemiec, gdzie coraz chętniej przyjeżdżają do nas studiować, ale tą ofertę rozszerzymy, bo mamy w tej chwili inne warunki kształcenia. Inaczej oni się tutaj będą czuć w momencie, kiedy w doskonale wyposażonym laboratorium może pracować.